odszkodowanie przysługuje pasażerom linii czarterowych na takich samych zasadach, jak przysługuje pasażerom każdej innej linii lotniczej, która jest zarejestrowana w Unii Europejskiej lub wylatuje z Unii Europejskiej. Dla przypomnienia, zasady są bardzo proste. Rekompensata wynosi do 600 euro za opóźnienie w porcie docelowym, które musi wynosić co najmniej 3 godziny. Często, szczególnie w podróżach czarterowych, jeżeli wycieczki są zorganizowane, pasażerowie zgłaszają się najpierw do biura. To nie jest prawidłowa droga. Zawsze odpowiedzialnym podmiotem za opóźnienie lub anulowanie samolotu jest przewoźnik lotniczy. I zawsze się zgłaszamy do tego przewoźnika, który fizycznie wykonywał rejs. Kwoty, jakie przysługują pasażerom, uważam, że w polskich warunkach są bardzo atrakcyjne. Na krótkich dystansach, typu Warszawa-Gdańsk albo Warszawa-Londyn, są to kwoty w wysokości ponad 1000 zł. Jest to ekwiwalent 250 euro. Na dłuższych rejsach europejskich jest to ekwiwalent 400 euro, czyli 1700 zł według aktualnego kursu. Trasy, które są poza Unią Europejską oraz dalsze niż 3,5 tysiąca kilometrów, są obowiązki odszkodowawcze nałożone na przewoźnika w wysokości 600 euro. Musimy zebrać bilet, umowę ewentualnie z biurem podróży, jeżeli był to rejs czarterowy, oraz kartę pokładową. To są naprawdę jedyne dokumenty, które są wymagane, żeby uprawdopodobnić przed sądem, że mieliśmy dolecieć do portu docelowego o oznaczonej godzinie, a samolot się spóźnił w porcie docelowym co najmniej 3 godziny i w związku z tym na mocy rozporządzenia przysługuje nam odszkodowanie, o którym już właśnie wspomniałem, że wynosi nawet do 600 euro. Pasażerowi na lotnisku, jeżeli samolot ma znaczne opóźnienie, przede wszystkim przysługuje informacja. Czyli udajemy się do przewoźnika lotniczego i po godzinie powinniśmy dostać jasność, co się dzieje z tym rejsem. Żeby nie było, że przewoźnik często po prostu nas zbywa, no ja za jakiś czas, za 15 minut boarding, za pół godziny boarding, za godzinę boarding. Potem przechodzimy do takich rzeczy bardziej namacalnych. Już od 2 godzin pasażerowi przysługuje tak zwana opieka. Opieka, czyli posiłki, napoje w wymiarze odpowiednim do czasu oczekiwania. Również warto pamiętać o tym, że w krajach egzotycznych warto skorzystać z prawa przysługującego do 2 telefonów. Oprócz tego, jeżeli samolot jest znacznie opóźniony i zahaczyłby o godziny nocne, na przykład, że nie wiem, powinniśmy wylecieć o północy, a samolot jest przesunięty na 6 rano, w tej sytuacji przewoźnik lotniczy powinien zapewnić nam nocleg. Oprócz właśnie wyżywienia, napojów, nocleg oraz transport do hotelu i z hotelu. I tutaj zasady są takie same. Niezależnie, czy jest to przewoźnik tani, czarterowy czy regularny, przepisy są takie same.